Więc, Krzysiu, poszliście obydwaj z niebieskim balonikiem, a ty wziąłeś ze sobą fuzję. Tak tylko na wszelki wypadek, jak to zwykle robisz. A Kubuś Puchatek poszedł w jedno bardzo błotniste miejsce, które znał. Zaczął się w nim okropnie tarzać i tarzać, aż zrobił się całkiem czarny. I potem, kiedy balonik został porządnie nadmuchany i stał się bardzo, bardzo duży, Puchatek wziął w obydwie łapki sznurek, uwiesił się na nim i z wdziękiem uleciał w powietrze. I bardzo szybko znalazł się na wysokości drzewa, całkiem bliziutko nieba. Hurra! Krzyknąłeś. Prawda, że cudownie? Zawołał Kubuś Puchatek do ciebie z góry. Jak wyglądam z dołu? A ty mu odpowiedziałeś. Wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika. A nie, zapytał Puchatek zatroskany. A nie jak mała czarna chmurka na niebieskim niebie? Nie bardzo. Ale może tam, w górze, to wygląda troszkę inaczej. Już ci raz mówiłem, że z pszczołami nigdy nie wiadomo. Nie było wiatru, który by pomniósł go w stronę drzewa, także miś wisiał nieruchomo w powietrzu. Mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, ale nie mógł dotknąć miodu. Po krótkiej chwili zawołał w dół do ciebie. Krzysiu! Co? Zdaje mi się, że pszczoły coś zwąchały. A co takiego? Nie wiem, ale mam wrażenie, że one się czegoś domyślają. Może myślą, że chcesz się dobrać do ich miodu? Może. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Znowu na chwilę zapadło milczenie, po czym Kubuś Puchatek zawołał do ciebie z góry. Krzysiu! Co? Czy masz w domu parasol? Mam, albo co? Chciałbym, żebyś go przyniósł i przechadzał się z nim tam i z powrotem i mówił, ajajaj, zanosi się na deszcz. Myślę, że to będzie świetny sposób na pszczoły. A ty pomyślałeś w duchu, głupi, poczciwy misiu. Ale nie powiedziałeś tego głośno, bo za bardzo go lubisz, tylko poszedłeś do domu po parasol. Ach, jesteś nareszcie, zawołał z góry Kubuś Puchatek, kiedy tylko wróciłeś pod drzewo. Byłem już o ciebie niespokojny. Jestem zupełnie pewien, że pszczoły stanowczo coś podejrzewają. Czy mam otworzyć parasol? Zapytałeś. Tak, tylko poczekaj chwilę. Musimy być rozsądni. Najważniejsza pszczoła, jaką mamy zmylić, to królowa. Czy potrafisz odróżnić z dołu królową pszczół od innych? Nie. Szkoda, ale trudno. Musimy sobie radzić inaczej. Teraz, kiedy ty będziesz przechadzał się tam i z powrotem pod parasolem i mówił ajajaj, zanosi się na deszcz, ja znów zaśpiewam piosenkę chmurek taką, jaką tylko chmurka może zaśpiewać. A ty sobie spaceruj. No i wtedy, kiedy ty przechadzał się tam i z powrotem i myślał, czy będzie deszcz, czy nie będzie, Kubuś Puchatek zaśpiewał taką piosenkę. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak po wodzie. Mała chmurka na dzień dobry, taką piosenkę śpiewa co dzień. Pszczoły bzykały podejrzliwie, jak to one mają w zwyczaju. Kilka z nich naprawdę wyfrunęło z gniazda i zaczęło unosić się dookoła chmurki, gdy chmurka właśnie śpiewała drugą zwrotkę swojej piosenki. I nawet jedna z pszczół usiadła na chwilę na nosie chmurki, ale zaraz odfrunęła. Krzysiu, aj, Krzysiu, wrzasnęła chmurka. Co? Myślę i myślę i teraz już wiem na pewno, że to jest bardzo zły gatunek pszczół. Tak ci się zdaje? Zupełnie zły gatunek. I myślę, że one chyba robią kiepski miód. I zdaje się, że ja chyba zejdę na dół. A co ty o tym myślisz? Ale jak? Zapytałeś. Kubuś Puchatek nie pomyślał o tym.
Gdyby wypuścił sznurek z łapki, zleciałby na ziemię, a to nie bardzo mu się uśmiechało. Myślał więc dość długo, wreszcie powiedział: Krzysiu, musisz strzelić w balonik. Czy masz ze sobą fuzję? Ma się rozumieć, odpowiedziałeś. Ale jeśli to zrobię, balonik będzie do niczego, powiedziałeś. Tak, ale jeśli tego nie zrobisz, rzekł Puchatek, ja będę do niczego. Wobec tego wycelowałeś bardzo ostrożnie w balonik i wystrzeliłeś. Ojej, wrzasnął Puchatek. Czy nie trafiłem? Zapytałeś Krzysiu. Trafiłeś, trafiłeś, odpowiedział Puchatek, ale nie w balonik. Bardzo mi przykro, powiedziałeś i jeszcze raz strzeliłeś, ale tym razem już w balonik, z którego powolutku wyszło powietrze i Kubuś Puchatek opuścił się na ziemię. Ale miał tak zesztywniałe łapki od ściskania sznurka, że przez cały tydzień trzymał je wyciągnięte w górę. Ile razy mucha siadała mu na nosie, nie mógł odpędzić jej łapką, tylko zdmuchiwał ją o tak. Puch, puch, puch. I zdaje mi się, choć nie jestem tego pewien, że i dlatego jeszcze nazwano misia Puchatkiem. Czy to już koniec historyjki? Zapytał Krzyś. Tak, to już koniec tej historyjki. Ale są jeszcze inne. O Puchatku i o mnie? I o króliku, i o prosiaczku, i o was wszystkich. Czy już ich nie pamiętasz? Pamiętam, tylko kiedy chcę je sobie przypomnieć, to zapominam. O tym, jak Puchatek i prosiaczek polowali na słonia, no i go nie złapali, prawda? Nie. Puchatek nie mógł, bo jest głupiutki. A czy ja go złapałem? O tym właśnie jest w tej historyjce. Krzyś kiwnął główką. Przypominam sobie, powiedział Krzyś. Tylko Puchatek już dobrze nie pamięta. I Puchatek chciałby, żeby mu odpowiedzieć, bo on lubi prawdziwe historie, a nie wymyślone. I ja tak myślę, powiedziałem. Krzyś westchnął głęboko, wziął misia za łapkę i ciągnąc go za sobą, poszedł w stronę drzwi. Przy drzwiach odwrócił się i powiedział: Czy możesz przyjść do mnie, jak będę się kąpał? Mogę, odpowiedziałem. Ale ja go nie skaleczyłem, kiedy strzeliłem z fuzji, prawda? Nic a nic. Krzyś kiwnął główką i wyszedł. A po chwili usłyszałem tuk, 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 tuk. To Kubuś Puchatek wchodził za Krzysiem na górę po schodach.